Jest 20 kwietnia 1942 roku. W Noisy-le-Grand, na przedmieściach Paryża, trzej mężczyźni siedzą przy aparaturze nasłuchowej. Dla zachowania dyskrecji zasłonili wszystkie okna. Nagle zapaliła się lampka. Rozmówcy posługiwali się niemieckim. To on. Niemożliwe. Jestem pewien. Tego dnia trzej członkowie ruchu oporu pod kierunkiem inżyniera Roberta Kellera, który jako źródło K współpracował z francuskim wywiadem, słuchali głosu Adolfa Hitlera. Podsłuchiwani byli także generałowie Keitel, Jodl, von Rundstedt, feldmarszałkowie Luftwaffe Milch i Sperle, dowódca wojsk okupacyjnych Otto von Stilpnagel oraz Göring. Najsilniejsi ludzie w III Rzeszy. Jak to możliwe? Hitler na podsłuchu. Trzeciego czerwca 1940 roku Francja podpisała z Niemcami rozejm. Wróg zajął większość kraju, w tym stolicę. Nazajutrz o 6 rano do wyludnionego Paryża przyleciał Hitler, który zawsze chciał go zobaczyć. Budynek opery, plac de la Concorde, kościół świętej Magdaleny i wieża Eiffla były w programie, łuk triumfalny też. Führer zamierzał odtworzyć tę budowlę dwukrotnie większą na cześć zwycięskich Niemiec. Po raz pierwszy i ostatni oglądał Paryż. O 8:30 wrócił do samolotu. W siedzibie poczty, telegrafu i telefonu dwaj inżynierowie wpatrywali się w mapę sieci telefonicznej. Rzesza natychmiast przejęła ją w całości. Jednym z mężczyzn był kapitan Edmond Combeau, absolwent École Polytechnique i agent wywiadu. Mundur oficera zamieniłem na uniform inżyniera łączności i podjąłem pracę w Paryżu przy Rue de Général Bertrand 24. Tam zaprzyjaźnił się z Renem Suerem, inżynierem z działu badań technicznych. Ze zdumieniem obserwowali dwie najdłuższe linie telefoniczne łączące Paryż z Berlinem. Pierwszą ze stolicy do Saarbrücken przez Metz i drugą z Paryża do Appenweier przez Strasburg. Armia niemiecka przejęła kontrolę nad podziemną siecią telefoniczną na terenach okupowanych. Wiedzieliśmy, że używają tych linii do najważniejszych połączeń i uważają je za bezpieczne. Obaj patrioci doszli do wniosku, że odkryli niesłychany sposób szpiegowania wroga – podsłuchiwanie jego rozmów. Należało znaleźć metodę ich przechwytywania na dwóch głównych liniach. Korzystali z nich tylko naziści, także do rozmów o sprawach strzeżonych najpilniej. Podobne informacje w rękach aliantów pomogłyby zadać Niemcom silny cios. René Suer skontaktował się z oficerem wywiadu, kapitanem Lionem Simoneau, który pracował dla tajnych służb, znanych we Francji jako SR. Organizacja dowodzona przez pułkownika Louisa Rivetta ślubowała walczyć z wrogiem na przekór wszystkiemu.
Choć Simono oficjalnie stacjonował w Vichy, w rzeczywistości pracował potajemnie dla SR. Kapitan natychmiast upoważnił organizację do wspierania, zwłaszcza finansowego, całej akcji podsłuchiwania nazistów. Combault i Suer rozpoczęli analizę dostępnych metod. Wkrótce dotarło do nich, jak trudno będzie zrealizować przedsięwzięcie. Jedyna możliwość nielegalnego podsłuchiwania rozmów wymagała przekierowania linii do urządzeń nasłuchowych. Niemniej wyczyn tego kalibru pod nosem Niemców wydawał się nierealny. Combault popadł w przygnębienie. Czy człowiek zdolny do czegoś takiego, inteligentny fachowiec, gotów ryzykować życiem, w ogóle istnieje? Tak, i dobrze go znam. To inżynier Robert Keller. We wrześniu 1941 inicjatorzy pomysłu spotkali się z Kellerem. Miał dłonie robotnika, szerokie ramiona, delikatne rysy twarzy ukrywały ślady nieposkromionej energii. Burza włosów górowała nad czołem. Emanował cichą siłą. Keller miał 42 lata. W 1917, jako 18-latek, zaciągnął się do piechoty morskiej i pływał trałowcem. Po wojnie znalazł pracę w telekomunikacji, gdzie zdał egzamin na mechanika. W 1928 przydzielono go do sekcji odpowiedzialnej za podziemną sieć telefoniczną. Kable coraz gęściej przecinały francuskie niebo. Szybko opanował sprzęt, wciąż używany eksperymentalnie. W kolejnym roku stanął na czele podparyskiej stacji wzmacniającej na linii do Strasburga. Pracował i studiował korespondencyjnie, a w 1931 roku zdał egzamin na inżyniera. Został szefem Centrum Zapobiegania Zakłóceniom na liniach paryskich. Konstruował środki transportu i nowoczesne urządzenia. Uważano go za wybitnego specjalistę w sprawach sieci komunikacyjnych. Dniem i nocą był gotów do interwencji. Praca była ciężka, ale Keller nie opuszczał posterunku. Miał opinię praktyka i człowieka z żelaza. Jego dział znacznie się rozrósł w latach 1932-1939. Sieć zwiększała zasięg, a łączna długość kabli sięgnęła 13 tysięcy kilometrów. Kiedy wybuchła wojna, armia nie mogła się bez niego obejść. Łączność była kluczowa dla francuskiego dowództwa. Ekipom Kellera zlecano naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku walk. Nad wszystkim czuwał, przydzielał ludzi wszędzie tam, gdzie byli potrzebni. 12 maja 1940 roku pierwsze niemieckie konwoje przekroczyły Mozę w kierunku Sedanu. Szesnastego maja, pośród walk, Keller wysłał ludzi 100 metrów od mostu, żeby naprawili uszkodzony przez bombę kabel Paryż-Lille, leżący nad Somną. Na drugim brzegu maszerowali uchodźcy i wycofujący się żołnierze. Angielski oficer wydał rozkaz zniszczenia mostu w celu odcięcia Niemców. Niezrażony inżynier poszedł do niego i prosił o zwłokę z wysadzeniem do czasu, gdy jego ludzie będą bezpieczni, po czym ruszył z powrotem przez most. Musiało dojść do nieporozumienia, bo Anglicy zdetonowali ładunki i potężny wybuch rzucił Kellera na brzeg. Ranny. Ale mimo bólu bohatersko wstał i pospieszył do załogi.
Błyskawicznie zapakował techników do ciężarówki i pojechał do kolejnej przeprawy, okrężną drogą. To ten epizod zapewnił mu przydomek używany w rozkazach. Wierni towarzysze nazywali go Lwem. Prawdopodobnie z powodu fryzury, ale niewątpliwie dzięki wielkiej odwadze. Suer wiedział, że Keller wstąpił do ruchu oporu już kilka godzin po przegranej. Na wieść o militarnym fiasku ukrył najważniejszy sprzęt i czekał na rozkaz zniszczenia reszty. Ale Francuzi nie próżnowali. 12 czerwca ogłoszono, że Paryż jest miastem otwartym. Obwieścił to nowy zwierzchnik sił zbrojnych, generał Dens, i zakazał jakichkolwiek zniszczeń. Tymczasem nocą Keller ze wspólnikiem jeździli furgonetką po Paryżu i sabotowali główne linie telefoniczne, po czym wrócili do swoich oddziałów. Były to pierwsze akty oporu na terenie stolicy. 22 czerwca 1940 roku w lesie Compiègne podpisano z Niemcami zawieszenie broni w tym samym wagonie salonowym, co w roku 1918. W ogólnym zamieszaniu pierwszych dni okupacji kontakt telefoniczny był dla nazistów sprawą nadrzędną. Dlatego natychmiast zaczęli korzystać z francuskiego sprzętu. 20 lipca 1940 roku obsługę podziemnej linii telefonicznej zmuszono do powrotu do Paryża i pracy na rzecz okupanta. Francuscy specjaliści musieli wykonywać obowiązki pod nadzorem Niemców, którym na ręce patrzyło gestapo. Kellerowi nie przeszkodziło to podejmować się aktów sabotażu. Pod koniec sierpnia samolot Luftwaffe wracający z nalotu na Wielką Brytanię rozbił się nieopodal ekipy naprawiającej kabel. We wraku technicy znaleźli mapy z trasami lotów RAF-u, położeniem angielskich baterii przeciwlotniczych i innymi szczegółami. Keller wysłał dokumenty Anglikom, czym rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące postawy wobec najeźdźcy. Poza tym zwerbowała go organizacja Zemsta, która stworzyła kanały do przekraczania granicy. Skupiała 30 tysięcy członków i była pierwszą siatką ruchu oporu. Oto nadzwyczajny człowiek, którego Combo i Suer odkryli we wrześniu 1941. René Suer przedstawił Kellerowi szczegóły misji, o której marzyli. Keller wyjaśnił, że ingerencja na poziomie stacji wzmacniającej była niemożliwa. Podobne punkty rozmieszczono co 50-80 km, co zapewniało stabilną jakość sygnału na całej długości linii. Siły wroga strzegły tych stanowisk jak fortec. Okna zabito deskami, a ogrodzenia wzmocniono drutem kolczastym. Przy obiektach pełniono całodobową wartę. Wewnątrz francuscy technicy pracowali pod okiem Niemców. Śledzili każdy ruch kontrolerów. Załogę niemiecką obserwowała żandarmeria i oczywiście gestapo, które infiltrowało zespoły. Łańcuch inwigilacji nie miał końca. Dotarcie do kabli było równie trudne, co skierowanie ich do stanowiska umożliwiającego podsłuch. Sama wiedza, jak to zrobić, nie wystarczyła. Keller przysłuchiwał się ich rozmowie z uwagą, ale w milczeniu. Kiwał głową, kiedy objaśniali kolejne szczegóły. Combo poinformował go, że zadanie jest wyjątkowo niebezpieczne. Zdradzałem o wiele większe poruszenie niż bym chciał, kiedy po raz ostatni tłumaczyłem mu skalę zagrożenia. Kellerowi nie brakowało powodów do wahań, miał przecież żonę i czwórkę dzieci. Nalegałem, żeby się nie śpieszył.
i przemyślał sprawę. Lew rzucił wszystko na szale. Miał w zespole ludzi gotowych do takiej pracy, skłonnych iść za nim bez względu na okoliczności. Najbardziej lojalni byli szefowie zespołów Laurent Materon i Pierre Guillou oraz kontroler transmisji Georges Lobreau, towarzysz z kampanii francuskiej. Keller wiedział, że będzie działał bez żadnej ochrony. Szef poczty, telegrafu i telefonu, sympatyk ruchu oporu, nie miał prawa się o tym dowiedzieć, by nie musiał bronić podwładnych przed okupantem. Odtąd wszystko zależało od Kellera, pseudonim Źródło K. Wybrali długą linię, Paryż-Metz. Combo gwarantował wsparcie finansowe ze strony wywiadu i zapewnienie miejsca, które umożliwi nasłuch. Znalazł domek do wynajęcia, 19 kilometrów od Paryża, w Noisy-le-Grand, przy ulicy Grand Rue, 6 metrów od kabla. Budynek nie przylegał do innych, a piwnica skierowana była frontem do drogi, pod którą biegła linia. Tymczasem wywiad werbował operatorów, którzy mieli się zająć podsłuchiwaniem. Musieli świetnie znać niemiecki, scenografię i organizację Wehrmachtu, struktury i zasady działania III Rzeszy oraz nazwiska i stopnie jej prominentnych postaci. Oczekiwano od nich szybkości, wytrzymałości, inicjatywy, odwagi i bezinteresowności w obliczu niebezpieczeństwa. Pierwszym rekrutem był starszy sierżant Edward Jung, jeniec wojenny zwolniony ze Stalagu jako alzatczyk. Był młodym specjalistą od transmisji i niezłomnym patriotą, który przeszedł błyskawiczne szkolenie. Otrzymał dokumenty potwierdzające tożsamość, a dzięki firmie ubezpieczeniowej National kartę zawodowego kontrolera transmisji i przeniósł się do Noisy-le-Grand. Natychmiast pod pretekstem cieknącej rury wykopał rów między domem a ogrodzeniem wzdłuż drogi. Następnie wybił otwór w ścianie piwnicy, przez który miało biec odgałęzienie. W tym czasie Keller zajmował się przygotowaniem trzeciego, najniebezpieczniejszego etapu operacji, czyli podpięcia się do linii złożonej z setek przewodów kontrolowanej przez Niemców. Wnikliwie przestudiował plany i wskazał miejsce, w którym należało przerwać linię, szczegółowo opisując niezbędne kroki. Następnie skompletował zespół, dobierając najbardziej zaufanych ludzi i uprzedzając ich, na jakie ryzyko się decydowali. Wiedzieli z niemieckich plakatów, że niszczenie urządzeń telekomunikacyjnych będzie karane śmiercią. Mimo to wszyscy przyjęli propozycję. 2 kwietnia 1942 drużyna była gotowa. Dwóch kontrolerów transmisji, Lobreau w Paris-Saumont i Fougier w La Ferté-sous-Jouy. I czterech techników, Guillou, Materon, Apschied i Levavasseur. Najpierw musieli po cichu dostarczyć prawie tonę sprzętu do piwnicy Noisy-le-Grand.
15 kwietnia rozpoczęła się faza krytyczna tej nadzwyczajnej akcji. To wtedy Keller przeciął dwie pętle kabla Paryż-Metz, wywołując awarię. Specjalny oddział Wehrmachtu do spraw komunikacji wezwał go do usunięcia awarii w trybie natychmiastowym. Powołując się na oficjalne zgłoszenie, inżynier z ekipą wyruszył na poszukiwanie usterki. A że sam ją spowodował, bez trudu odnalazł miejsce, czyli Noisy-le-Grand, naprzeciwko domu Junga. Rankiem 16 kwietnia rozpoczęli pracę. Kabel leżał na głębokości 120 cm. Dla odwrócenia uwagi powstały dwa dodatkowe wykopy. Nazajutrz z samego rana zjawił się niemiecki oficer oddelegowany do nadzorowania prac. Uspokojony ich pracowitością, odszedł bez zwłoki. By nie ryzykować, Keller postanowił, że wykonają zadanie jeszcze tej nocy. Tuż przed 21 zszedł do wykopu z Guillou i Materonem. Combo też się zjawił. 18 wieczorem spotkałem się z ekipą. Wodoodporny namiot rozbito nad wykopem, żeby nie zwracać uwagi i stłumić światło latarek, które mogłyby przykuć uwagę niemieckich patroli, wyczulonych na wszelki kamuflaż. Zaczęła się długa noc. Na kabel Paryż-Metz składało się 376 zabezpieczonych miedzianych przewodów. Usunięto powłokę, rozdzielono sekcje i przecięto je, żeby połączyć z obwodami wskazanymi przez Kellera na schemacie. Dla ostrożności Niemcy często zmieniali przedział obwodów. Dana linia służyła przez miesiąc jednej komórce, a już w kolejnym zupełnie innej. Zmiany notowano w specjalnym dzienniku okablowania, dostępnym tylko wąskiej grupie ludzi, których praca tego wymagała. Należał do nich Keller. Zanim przeciął kable, skorzystał z linii technicznej i pozostawał w kontakcie z kontrolerami transmisji na posterunkach kontrolnych Lobro, w Paris-Saumont i Fougier, Ferté-Soujouan. Mężczyźni rozpinali obwody umożliwiające ich przecięcie i połączenie ze stacją podsłuchową. Udając, że wykonują obowiązki pod pozorem kontroli wskaźników, stwarzali ekipie warunki do pracy na oczach techników niemieckich. Przez całą noc, zgodnie z instrukcjami Kellera, zawieszali odpowiednie linie. Najdrobniejszy błąd wychwyciłyby centra wzmacniające. W wykopie trzej mężczyźni pracowali w absolutnym milczeniu. Napięcie sięgało zenitu. Guillou i Materon cięli, splatali i lutowali przewody w pocie czoła i udręce. Combo pełnił wartę przy drodze. Kilkakrotnie przejeżdżali w pobliżu niemieccy kurierzy. Światło spod prowizorycznego namiotu odbite na koronach drzew mogło zwrócić też uwagę zwiadu przeciwlotniczego, stacjonującego 300 metrów dalej. I nagle doszło do katastrofy. Gwałtowny ruch zaburzył natężenie prądu. W Paris-Saumont Lobro poczuł ucisk w gardle, kiedy wskazówka zaczęła wariować.
Na szczęście niemiecka aparatura nic nie zarejestrowała. Lobro z niepokojem i bezsilnością obserwował wskaźnik. Pod namiotem technicy robili co mogli, żeby naprawić błąd. Po kwadransie, który ciągnął się w nieskończoność, kontroler transmisji odetchnął z ulgą, gdy igła odzyskała bezpieczne położenie. Przed trzecią rano przepięto 55 głównych połączeń. Ferté-sous-Jouarre, opanowany Fougier, na nowo połączył linię w obecności śpiących Niemców. Combo stał na czatach, kiedy zegar z wieży w Noisy-le-Grand wybił kolejną godzinę. 4:20 połączono ostatnie przewody. 20 minut później wszystko było gotowe. 70 głównych linii, z których korzystały Wehrmacht, Gestapo, Kriegsmarine i Luftwaffe, skutecznie przechwycono. Trzej mężczyźni opuścili wykop kompletnie wyczerpani. Nazajutrz Suer i specjalista od transmisji przyjechali do domu, żeby podłączyć przewody do wzmacniaczy i aparatury podsłuchowej. Z niepokojem przeprowadzili pierwsze próby. Podsłuch był gotowy. Pozostała kwestia sprawności sprzętu. Wieczorem 19 kwietnia 42 przechwycono pierwsze rozmowy. Jung podsłuchał ponad 60 rozmów. Było ich zbyt wiele na jednego człowieka. Potrzebował drugiego operatora, a potem kolejnego. Słuchali najbardziej wpływowych i wysoko postawionych ludzi w Rzeszy. Aż do dnia, kiedy... To on. Niemożliwe. Jestem pewien. Usłyszeli samego Adolfa Hitlera. Byli świadkami ściśle tajnych, prywatnych rozmów Führera. W ten sposób trafili na wyjątkowo istotną informację. Generał Giraud uciekł z zamku Königstein, ześlizgując się po 50-metrowym zboczu. Hitler kipiał z wściekłości, wyznaczył 100 tysięcy marek nagrody za jego schwytanie. Giraud przebył 800 kilometrów pociągiem i z Alzacji przedostał się do Vichy. Napływały kolejne informacje. Combo tkwił w osłupieniu. Niespotykane ilości danych o oddziałach, ich rozmieszczeniu, wielkości, uzbrojeniu i najwyższych rangą dowódcach podano nam na tacy. Lotnictwo meldowało stan eskadr, straty i efekty alianckich nalotów. Raporty krążyły między Kilonią a podwodnymi bazami na kanale Le Manche i Atlantyku. Informowały o flocie, ruchach statków, przegranych i zwycięstwach, zaopatrzeniu i stratach w załodze. Zdobyliśmy szczegóły operacji na Morzu Północnym i w Norwegii. Ludzie Kellera regularnie ujawniali plany aresztowań członków ruchu oporu przez Gestapo. Zainteresowanych ostrzegano, dając im czas na ucieczkę. Trzej operatorzy pracowali przez całą dobę, słuchając najważniejszych rozmów, które zapisywali, tłumaczyli i przepisywali atramentem sympatycznym, między wierszami listów, raportów, faktur, umów czy schematów. W takiej formie tajemnice opuszczały dom. Combo codziennie przekazywał te dokumenty służbom wywiadowczym. Potrzebowaliśmy kanałów transferu informacji do dowódców francuskich i sprzymierzonych.
Zaczęli od zaufanych kurierów ruchu oporu, zatrudnianych przez pocztę i koleje francuskie, pracowników wagonów restauracyjnych i sypialnych. Dla bezpieczeństwa danych nie znakowano, pisano jedynie z pewnego źródła. Wywiad sortował je i przekazywał aliantom pod kryptonimem Źródło K. Tymczasem w siatce Zemsta działał kapitan Badre, pseudonim Broda. Agent wywiadu lotniczego pracował w swoim ogrodzie, w Belle Rive, na przedmieściach Vichy. Korzystał z radia pożyczonego z Ministerstwa Lotnictwa. Do jego zadań należało przekazywanie informacji wywiadowi brytyjskiemu. Podsłuch linii Paryż-Metz do tego stopnia przerósł oczekiwania, że Keller, Combault i Suer skierowali uwagę na inny kabel wykorzystywany przez ważne figury Rzeszy, Paryż-Strasburg. Zawierał on aż 484 przewody i skrywał jeszcze cenniejsze informacje. Zaplanowano następną akcję. W lipcu 42 rozpoczęła się kolejna przygoda według znanego scenariusza. Tajne lokum znaleziono w Livry-Gargon na przedmieściach Paryża tuż przy linii telefonicznej. Do końca sierpnia zgromadzono tam cały sprzęt i można było zaczynać dywersję. Jednak równocześnie Wehrmacht zarządził relokację na wschód od Paryża i wysłał oddział do Noisy-le-Grand w celu rekwizycji budynków, domów i pomieszczeń. W obawie o swoją własność mieszkańcy z sąsiedztwa stacji zaczęli wysyłać skargi do władz. Ktoś powiedział: będziemy bezpieczniejsi. Jakieś podejrzane typki żyją nie wiadomo z czego w domu bez mebli. Do połowy września plotka się rozpowszechniła. Może to niemieccy szpiedzy albo przemytnicy? Należy pamiętać, że Jung mówił z niemieckim akcentem. Zaalarmowany Simoneau wydał rozkaz ewakuacji. Nocą 16 sierpnia 1942 roku rozpoczęto demontaż. Usuwanie sprzętu wiązało się z ryzykiem nie mniejszym niż instalowanie go. Guillou i Materon zajęli się splotami i lutowaniem, żeby zachować ciągłość wszystkich połączeń i ich izolację. Po odtworzeniu 70 połączeń wiązkę zabezpieczono i zamurowano otwór w ścianie. Kilka dni później naziści wprowadzili się do domu. W życiu nie wpadliby na to, że do niedawna właśnie tutaj podsłuchiwano Hitlera. Keller był wyczerpany. Jako mózg potężnego przedsięwzięcia musiał dochować tajemnicy przed Niemcami, a jednocześnie pełnić rolę mechanika z wyjątkową starannością. Nigdy się nie zawahał. Zakończenie pracy w Noisy-le-Grand wzmogło konieczność szybkiego uruchomienia Livry-Gargan. 27 września Keller wskazał miejsce, gdzie należało kopać. Do pracy z kablem potrzebny był jednak pretekst. Piętnastego grudnia zdarzył się cud. Kellera wezwano na pola elizejskie 97, gdzie szef Feldstaffabteilung zlecił mu połączenie linii Paryż-Strasburg z jego stanowiskiem dowodzenia w Saint-Germain. Nazajutrz rozpoczęto pracę w Livry-Gargan, dysponując autentycznym powodem.
Po drodze mijali kolejne punkty kontrolne, ale Keller miał wszystkie niezbędne dokumenty. Postępowali według identycznego schematu. Między budynkiem a drogą wykopano trzy rowy. W każdej chwili mógł się zjawić niemiecki nadzorca techniczny, który bez trudu stwierdziłby, że to, co robią, jest podejrzane. Ścisła konspiracja nie była konieczna, bo zakłócenia rejestrowane przez stacje kontrolne uzasadniały zlecenie. Rankiem wszystko było gotowe do pracy, a pod koniec dnia rozpoczęto nasłuch. Tymczasem kontekst wojenny i polityczny uległ całkowitej zmianie. Okupacja niemiecka objęła cały kraj. 29 listopada rozwiązano armię rozejmową. Część agentów wywiadu postanowiła się ukryć wraz z dowódcą pułkownikiem Rivetem. Combo został odcięty od Simono. Źródło K straciło dotację. Combo wszczął rozpaczliwe poszukiwania członków ruchu oporu, którzy dysponowali kontaktem z Wielką Brytanią. A tymczasem w Paryżu dzień przed Wigilią 42 roku dwóch nazistów zjawiło się w domu Kellera przy Rue Docteur Landesi 2 w 13 okręgu. Był nieobecny. Anonim denuncjował technika jako golistowskiego agenta szpiegującego dla Anglii. Bez dowodów. Niemcy przeszukali mieszkanie. Znaleźli wizytówki i schemat kabla, ale nic kompromitującego. Zadzwonili więc do biura poczty francuskiej i kazali mu się stawić w kwaterze głównej gestapo. Mógł uciec, ale odmówił narażania rodziny, jak i opuszczenia towarzyszy. Próbował ostrzec Combo, którego nie zastał w domu. Rozmawiał z jego żoną. Na próżno błagała go, żeby uciekał, tłumacząc, że taki rozkaz wydałbym mu, gdybym tam był. Odmówił. Powiedział, że nie dopuści, by z jego winy cierpiała żona. Zahaczył jeszcze o biuro, żeby zniszczyć część dokumentów i ukryć broń. W końcu skierował się do gestapo przy Rue de Saussay. Pierwsze przesłuchanie było mętne i ogólnikowe. Sprawiało wrażenie, że Niemcy niewiele wiedzą. Nagle pojawił się kontroler transmisji z Paris-Saint-Mont, Georges Lobro. Torturowano go przez 2 godziny. Kiedy się zorientował, że Niemcy wiedzą o jego pracy w Livry-Gargan, nie zaprzeczał. Wykonywałem instrukcje pana Kellera, dodając, że działałem na rzecz armii niemieckiej. Keller potwierdził jego zeznania. Jednak przed wieczorem zadzwonił telefon, który zmienił nastawienie Niemców. Oficerowie znaleźli dokumenty dotyczące połączenia linii Saint-Germain z kablem Paryż-Strasbourg. Od kilku dni byli przekonani, że na tym odcinku dochodzi do przecieków. Śledztwo skoncentrowano wokół prac w Livry-Gargan. Lobro wspominał bieg wydarzeń. Późnym wieczorem zapakowali mnie do samochodu w obstawie SS. W drugim aucie w identycznej sytuacji znalazł się pan Keller. Na koniec dołączyło trzecie auto i kolumna wyjechała do Livry-Gargan.
Samochody zatrzymały się w miejscu, gdzie działał podsłuch. Żołnierze przeszukali dom, a po chwili dołączył do mnie młody mężczyzna. Operator Reese zatrzymany podczas pracy. Agent Gestapo spytał, czy się znamy. Zaprzeczyliśmy i wtedy skuli nas razem. Dwa samochody pojechały na RDSSA, gdzie doszło do konfrontacji Kellera i Reese'a. Wtedy dowiedziałem się, że miał dokumenty na nazwisko Reese Lee. Istotnie ludzie źródła K nigdy się nie spotkali. Wymagało tego bezpieczeństwo. Wywiad stosował rygorystyczne zasady. Każde ogniwo tworzyły dwie, trzy lub cztery osoby. Operatorzy kontaktowali się tylko z Combo, ale technicy z wyjątkiem Kellera i Suera nie znali go. Był kręgosłupem operacji, dlatego należało go chronić. Dwa samochody skierowały się do więzienia Fren. Dotarliśmy do budynku numer 3 i znowu byliśmy razem. Udało się zamienić kilka słów. Risley spytał Kellera: to moja wina? Nie, moja. Wtedy powiedział do mnie: smutne święta dla naszych dzieci. Ty z tego wyjdziesz, ale ja jestem załatwiony. Doniesiono na nas w tym samym czasie, anonimowo. Nic nie poradzimy. Niemcy zorientowali się, że rozmawiamy, i brutalnie nas rozdzielili. Kilka minut później trafiliśmy do tymczasowych cel. Nigdy więcej nie zobaczyłem pozostałych. Kiedy jeden z operatorów w Livry Gargan, Robert Rocard, zjawił się na swoją zmianę, wigilijnym rankiem, furtka była otwarta. Dowiedział się o wpadce, kiedy wrócił z Lyonu rano w Boże Narodzenie. Nakazał członkowi zespołu uprzątnięcie biura przy Rue Bertrand i wyjazd do Algieru, gdzie miał dołączyć do Junga, Simono i Badrego z siatki Zemsta. Operator Robert Rocard zmuszony był zostawić żonę w szpitalu z 8-dniowym dzieckiem zarejestrowanym pod fałszywym nazwiskiem. W trakcie kolejnych przesłuchań Keller wciąż krył swoich ludzi, twierdząc, że o niczym nie mieli pojęcia i nie znali celu swojej pracy. Mimo tortur nie zdradził żadnych nazwisk. Nikt nie szukał Combo ani Suera. Guillou i Materona aresztowano 17 stycznia 1943, bo gestapo zorientowało się po ich grafikach, że brali udział w naprawie kabla. Podążając tym tropem, naziści dotarli do członków ruchu oporu w firmie La Nationale, którzy zapewniali operatorom dokumenty. Anonimowy donos trafił do francuskiej policji i najwyraźniej pochodził z dobrze poinformowanego źródła. Samochód gestapo zatrzymał się pewnie przed Livry Gargan. Niemcy byli pod wrażeniem sprzętu zainstalowanego w domu. Niektórych elementów nazistowscy technicy w ogóle nie znali. Po wojnie dowódca Feldstaff Abteilung stwierdził, że według jego zwierzchnika gestapo wiedziało o podsłuchu na linii Paryż-Strasburg. Czyżby agenci infiltrujący ekipy techniczne dostrzegli niezgodności?
Z odzyskanych archiwów niewiele więcej wynika. Znaleźć w nich można notatkę. Przechwycenie kabla Paryż-Strasburg przez nielegalne drugie biuro francuskiego Ministerstwa Wojny w Vichy. 3 dni po aresztowaniu źródła K raport złożył Führerowi sam Himmler. To dowód, że dla Rzeszy sprawa była priorytetowa. Dotyczy instalacja podsłuchu na głównej linii telefonicznej Paryż-Strasburg-Berlin. 21 grudnia 1942 roku sekretarz generalny francuskiej policji René Busquet zawiadomił SS Brigadierführera Oberga o odgałęzieniu zainstalowanym na wspomnianym połączeniu telefonicznym w pasie drogi numer 3 na jej 20 kilometrze. Zadenuncjowani sprawcy to francuski inżynier telegraficzny i kontroler transmisji. Dalsze kroki podjęte przez doświadczonych specjalistów na krajowych odcinkach linii telefonicznych potwierdziły donosy. Stację podsłuchową zorganizowano w domu. Wszystkich związanych z podsłuchami należy zatrzymać. Aparatura podsłuchowa okazała się unikatowa i nieznana ekspertom. Dotychczasowe przesłuchania ujawniły, że instalację sprzętu podsłuchowego zlecił major Broda, oficer drugiego biura w Vichy. Poszukiwania trwają. Z poważaniem, Heinrich Himmler. Broda to pseudonim Badrego. Niemcy nie dysponowali pełną informacją na temat operacji, co działało na korzyść Kellera. Nigdzie nie ma ani słowa o pierwszym podsłuchu w Noisy-le-Grand. Może Niemcy o nim nie wiedzieli? A może nie ujawnili go, bo bali się reperkusji? Osoby odpowiedzialne na pewno ukrywały przed władzami Rzeszy fakt, że podsłuchiwano je dzień i noc przez 8 miesięcy. Działo się to pod okiem niemieckich specjalistów. Odkrycie drugiej stacji podsłuchowej w Livry-Gargan służyło wyłącznie potwierdzeniu zaangażowania i efektywności gestapo. Gdyby Niemcy rzeczywiście zdawali sobie sprawę ze skali zniszczeń dokonanych przez źródło K, zapewne skazaliby głównego sprawcę na śmierć, zamiast go deportować. 16 lipca 1943 roku Roberta Kellera wysłano do obozu w Oranienburgu, a następnie przeniesiono do Bergen-Belsen, gdzie trafił na oddział sanitarny w marcu 1945 roku z powodu tyfusu. Kiedy Brytyjczycy odkryli męki więźniów obozu, 15 kwietnia Keller był martwy od niespełna doby. Pierre Guillou, Laurent Materon i Georges Lobro także byli deportowani. Jedynie Lobro wyszedł z obozu żywy. Miesiąc po lądowaniu w Normandii, w czerwcu 1944 roku, Combault spotkał się w Londynie z oficerem tajnych służb brytyjskiej admiralicji. Rozmawiałem z nim o źródle K. Był zaskoczony, że wiem o jego istnieniu i powiedział mi, że nie znał bardziej spektakularnego wydarzenia w historii wywiadu. Tajemnicze źródło pojawiło się równie niespodziewanie, co znikło, a jednocześnie wyjątkowo długo szkodziło wrogowi. Źródło K dochowało tajemnicy. Jego wagę ujawniono dopiero po wyzwoleniu. Robertowi Kellerowi przyznano pośmiertnie order francuskiej Legii Honorowej z krzyżem wojennym i medalem Ruchu Oporu. Może niewiele się dzisiaj mówi o Lwie, ale wraz z ekipą swoich monterów dokonał rzeczy niebywałej w historii Ruchu Oporu. Jego działalność wspaniale ilustruje efekt ścisłej współpracy między wojskowymi służbami wywiadowczymi, członkami siatki Zemsta, podróżującymi pracownikami kolei, pracownikami krajowych linii telefonicznych i wysoko postawionymi urzędnikami telekomunikacji. Jednak sercem niezwykłego osiągnięcia pozostał Lew. Bez niego żadne z opisanych wydarzeń nie doszłoby do skutku. Robert Keller
oddał życie Francji. Do dzisiaj, mimo wielu prób, nie ustalono personaliów zdrajcy, który zadenuncjował Kellera i jego ludzi. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Rogucki. Czytał Maciej Orłowski.